oni tak lubią dzielić. Wiesz, teraz linia ta żydowska to już przegrała, to jest drugiej kategorii, a teraz te dziady wygrały i one nie rozumieją. Reklamują Kaczyńskiego, wiesz, jako stary dziad na przykład. Ja mówię... No w końcu młody nie jest. No ale to tak nieładnie opisywać i na Facebooku jeszcze. No, bo teraz to nie ma tak w pojedynkę. Teraz jest baba dziad w jednej osobie, teraz jest dziado żebrak, czy żebrako dziad w jednej osobie, bo teraz Warszawa jako mydło i powidło to zajmuje się wszystkim. To na jednym człowieku wszystko wisi praktycznie. I oni tak chcieli Pana Boga oszukać, żeby Jahwę wyrzucić do śmietnika. No. Nie da się Pana Boga Jahwę wyrzucić do śmietnika. Funkcjonowania przyszłości uzdrowisk, polityki uzdrowiskowej zeszła na drugi plan. To są nasze ogromne obawy. O jakiej też perspektywie czasowej mówimy, tego zejścia na drugi czy na ten kolejny plan? Właśnie. Myślę, że pomysłu na tymczasowej właściwe, w Polsce przynajmniej często nie ma szans na to, żeby za pomocą tego zatrudnienia polepszyć swoją sytuację na rynku pracy. Krótko mówiąc, że tak to zatrudniono bardziej długoterminowo, bo tak naprawdę przecież do tego dążymy. Prawda? Raz, że na umowę o pracę, a dwa długoterminowo. Przede wszystkim to zatrudnienie w opinii związków zawodowych powinno być służyć temu, żeby ten pracownik tymczasowy mógł zatrudnić się na dłużej, tak? U tego pracodawcy, nazwijmy go użytkownika, do którego został skierowany przez Agencję Pracy Tymczasowej. Patologie, jakie my widzimy, i nie tylko my, bo i Państwowa Inspekcja Pracy, polegają przede wszystkim na tym, że pracownicy całymi latami pracują u tego samego pracodawcy użytkownika. Mamy są przypadki, że pracują po 7-10 lat. W warunkach bardzo trudnych, tak? Narażają się też takie przypadki, że pracują na tym samym stanowisku, robią to samo, ale zmieniają się tylko agencje. Tak, dokładnie to właśnie ma być zmienione w nowej ustawie. Patologia, kolega, jesteśmy, to może powiedzmy o tym. Chciałabym jeszcze o tych patologiach dokończyć, bo chodzi też o to, że pracownice w ciąży nie są odpowiednio chronione. Tak, pracownica w ciąży, której umowa o pracę rozwiąże się w trakcie tej ciąży, nie nabywa prawa na przykład do zasiłku macierzyńskiego. To jest jeden z punktów, o których chciałam powiedzieć. To też musimy powiedzieć, że jest teraz projekt ustawy, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. On jest teraz, był już przedmiotem konsultacji w Radzie Dialogu Społecznego, ale o tym się rozmawia i strony, związki i pracodawcy rozmawiają o tym już długo. I teraz może wyjaśnimy, powiedzmy teraz, bo doszło do pewnego, ciągle nie ma porozumienia, może tak powiem. Jest ustawa, a ciągle jest dalsza dyskusja. I może teraz, co pracodawcy, dlaczego pracodawcy nie chcą się porozumieć tutaj, nie chcą przystać na propozycję ministerstwa. Czy pracodawcy byli tym podmiotem, które wyszło w ogóle z inicjatywą rozmów nad regulacjami dotyczącymi rynku pracy tymczasowej? Ponieważ my widzimy te patologie, ale chciałam podkreślić, że patologie to nie jest norma, to są przypadki. Jak mówimy o długofalowym zatrudnieniu, oczywiście to się zdarza, ale na przykład wśród naszych agencji reprezentujących 30% wszystkich pracowników tymczasowych, średni okres zatrudnienia jednego pracownika to są 62 dni, to są 3 miesiące. Z wyników ministerstwa wynika, że okres zatrudnienia powyżej 12 miesięcy zdarza się tylko w przypadku 8% pracowników tymczasowych. Ale Państwo proponujecie wydłużenie do 24 miesięcy. Proponujemy wydłużenie do 24 miesięcy z tego względu, że jakby praca tymczasowa jest pracą sezonową. Tylko co oznacza sezonowość? Nie ma jednej definicji sezonowości i w każdej branży sezonowość oznacza zupełnie coś innego. I większość pracowników tymczasowych zatrudniana jest w produkcji. Praca tymczasowa w Polsce powstała w przemyśle motoryzacyjnym. Tam, jeśli mówimy o jednym projekcie, to nie jest projekt, który trwa 3 miesiące, czy trwa 12 miesięcy. To są projekty minimum 24 miesięcy. Ale dlatego powiedzmy, dlaczego 24 miesiące? Jak Państwo proponujecie, żeby przez 24 miesiące zatrudniać wtedy, gdy jest to umowa o pracę. Tak, ty pani, a związki zawodowe, co na to? Temat wydłużania okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych był dyskutowany przez kilka miesięcy, a nawet wcześniej.
i doszliśmy do pewnego kompromisu, jest taki dobry, radiowy. Także proszę Państwa, no cóż, tutaj oczerniają takie nieładne słowa o Kaczyńskim, że ja nie wiem, tam jest imię i nazwisko, bo ja tylko powielam i mówię zaraz, o co chodzi. Ten stary dziad to jest ten Rożyn z klubu księgarza, bo on zobaczył na krótkie spodenki, a co to, czy to plaża, a ja mówię, a co to, czy to kościół? I on wszystko, wszędzie widzi kościół katolicki, bo tam stare dziady przyłażą. Rzeczywiście, jakbyś zobaczyła przekrój, tak na poważnie ubrane stare dziady, tak jakby to Marta Dobosz szybciutko oceniła. Słuchaj, byłam na zaciszu, koncert był starych dziadów, jednej szczęka wypadła. Słuchaj, stare dziady, ja już więcej nie dam się nabrać, ja już więcej tam nie pojadę. Tak naprawdę naszym zdaniem pozytywne skutki tej ustawy w tym zakresie bardzo tylko czeszczę. Kolejna kwestia, gwarancja, bo to jest też taki bardzo istotny punkt. Państwo jako pracodawcy podkreślacie, że gwarancje na zabezpieczenie roszczeń pracowniczych, które miałyby składać agencje, to jest właśnie kwestia podniesienia standardów, bo wtedy pozostaną na rynku tylko te agencje, które będą w stanie te gwarancje złożyć. Proszę powiedzieć, że to przypadkiem nie jest eliminacja z rynku tych małych agencji. To znaczy tak, praca tymczasowa i ta usługa pracy tymczasowej jest szczególną usługą. To nie jest usługa, którą się świadczy od tak, która nie wymaga jakiejś odpowiedzialności po stronie tego podmiotu świadczącego. Jeśli zatrudniamy pracowników tymczasowych, jesteśmy odpowiedzialni za wypłatę wynagrodzenia tym pracownikom i za odprowadzenie wszelkich świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. Więc podmiot, który wchodzi, nie ma kapitału, nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ochrony pracownikom, których zatrudnia. Stąd pomysł gwarancji finansowych, to był właściwie jeden z pomysłów, do których wspólnie z związkami zawodowymi byliśmy zgodni. Niestety na ten moment nie mamy żadnego rozwiązania ze strony ministerstwa, które może być zostanie wprowadzone w życie. Nadal trwa dyskusja i czekamy na jakieś propozycje, zastanawiamy się, w jaki sposób to rozwiązać. Jest duży opór, ale nie opór ze strony partnerów społecznych. Ale jakie by to miało być gwarancje? Czy to jest jakieś, na przykład partnerzy społeczni chcą jakieś kwoty konkretne, które miałyby te gwarancje? Tak, to są konkretne kwoty tam. To jest 25-krotność przeciętnego wynagrodzenia, co do tego się zgodziliśmy. To jest kwota około 100 tysięcy zdecydowanych. Jeśli mogłabym się tutaj wtrącić, to też trzeba powiedzieć, że w Radzie Dialogu Społecznego reprezentowani są tylko ci pracodawcy, którzy zrzeszają te największe agencje. Natomiast w tym miejscu musimy już niestety nasz dzisiejszy program kończyć. To był Gospodarczy Temat Dnia. Anna Grabowska. Dziękuję moim gościom, dziękuję słuchaczom i życząc danego weekendu zapraszam na Gospodarczy Temat Dnia w najbliższy piątek. Do usłyszenia Teraz w MediaMarkt. Do każdej zakupionej pralki dodajemy półroczny zapas kapsułek do prania Ariel. Na przykład do pralki LG z niezawodnym silnikiem Direct Drive za jedyne 1469 zł. MediaMarkt.pl. Obstylax, czyli historia o tym, jak znów poczułam się lekka jak kiórka. Kłopoty z wypróżnianiem potrafią uprzykrzać życie. Bywało, że nawet przez parę dni nie chodziłam do toalety. Czułam, jakbym ważyła tonę. Próbowałam różnych sposobów, ale organizm się do nich przyzwyczajał. W końcu sięgnęłam po suplement diety Obstilax. Obstilax to unikalne połączenie dwóch składników aktywnych, które ułatwiają wypróżnianie. Obstilax dostępny w fioletowym opakowaniu z piórkiem. Obstilax. Poczuj się lekko. Kupując duże opakowanie, oszczędzasz do 40%. Tym, którzy zatrzymali się w Hampton by Hilton, przypominamy, że logowanie, blogowanie, tweetowanie, smsowanie, e-mailowanie, przesyłanie, ładowanie i ściąganie multimediów jest u nas całkowicie bezpłatne. A tych, którzy płacą dodatkowo za to wszystko w swoim hotelu, zachęcamy, by następnym razem zarezerwowali Hampton by Hilton. Zawsze najniższe ceny przy rezerwacji bezpośrednio na hilton.pl. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Ciężko mi na żołądku. Czuję się pełny. Mam gazy. Tak. Przejadł się pan tłustymi potrawami. Polecam Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. Travisto. Tej nocy w Media Expert od 18.00.
do 21:00. Nocne przeceny. Telewizory smart, laptopy, smartfony, AGD. Setki produktów w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Teraz kupując suplement diety Vitotal w promocyjnym opakowaniu otrzymasz kod na audiobook ze specjalnej kolekcji na audioteka.pl. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każdy piątek o godzinie 19:15 zapraszamy na Życie nie tylko sportowe. Skupimy się na rozmowach z ekspertami z różnych dziedzin życia, które przenikają się z tym, co widzimy na boisku piłkarskim, w siatkarskim parkiecie czy korcie tenisowym. Zabraknie więc nowinek technologicznych, rozmów o medycynie sportowej czy dopingu. Opowiemy też o marketingu, polityce czy korupcji w sporcie. Zaprosimy ludzi związanych ze światem sportu, by pokazać kulisy decyzji zawodników i ich trenerów. W każdym programie udamy się w radiową podróż do najważniejszych miejsc związanych z historią sportu. Zajrzymy też do prasy i mediów elektronicznych, by przekazać Wam najciekawsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać u sportowców, gdy wychodzą ze stadionu. Opowiemy, jak spędzają wolny czas. Jeśli interesuje Was coś więcej niż tylko suche wyniki, zapraszamy. Jeśli chcecie zagłębić się w złożony świat, który otacza sport, weekend zacznijcie od audycji Życie nie tylko sportowe. Każdy piątek o godzinie 19:15. Zapraszają Marcin Nowak i Bartosz Orłowski. Prawda, bo próbuje się, jak pan mówi, na narody różne wyciskać. Autopromocja. Czyli jakiś nacisk, bo nawet mamy w Konstytucji taki zapis, a Polskie Radio 24 no, próbuje być takim rządem europejskim, więc to też no, jest jakieś niebezpieczeństwo no, takiego nacisku politycznego, tak? Nie realnego, ale jest politycznego. Polskie Radio 24. Informacje dnia. W Bratysławie trwa nieformalne spotkanie przywódców 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Brexit musi być dla wspólnoty lekcją i początkiem reform. Unia Europejska musi stać się na powrót atrakcyjnym projektem. Rząd kontroluje sytuację w spółkach Skarbu Państwa, poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Nam zależy na tym, aby wszelkie działania w wszystkich podmiotach publicznych były jak najbardziej przejrzyste, uczciwe. Od czasu wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni, bojówkarze w Donbasie złamali je kilkadziesiąt razy. Bojówkarze dokonali 30 ostrzałów w pozycji ukraińskiej armii. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka, zapraszam. W Bratysławie trwa nieformalne spotkanie przywódców 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. To pierwsza narada bez Wielkiej Brytanii po Brexicie. Premier Beata Szydło ma przedstawić w Bratysławie wspólne stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej dotyczące przyszłości Unii. Prezydent Andrzej Duda, pytany o oczekiwania wobec szczytu, podkreślił, że Brexit musi być dla wspólnoty lekcją i początkiem reform. Unia Europejska powinna sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby obywatele Wielkiej Brytanii chcieli wrócić do Unii Europejskiej. Unia Europejska musi stać się na powrót atrakcyjnym projektem, aby przestała się ludziom kojarzyć z tym, że ciągle się czegoś zabrania. Unia nakazuje to, nakazuje tamto. Taki dzisiaj jest niestety w dużej części komunikat, przede wszystkim dla obywateli Europy Zachodniej. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski podkreślił, że w trakcie nieformalnego spotkania w Bratysławie państwa TV4 przekażą mocne i wspólne zdanie w sprawie brytyjskiego Brexitu. Iż Brexit powinien być procesem uczciwym, nie powinien być procesem karania Wielkiej Brytanii, dlatego że była to decyzja suwerenna. Nie był to kaprys, nie była to chwila humoru, ale wynikała z błędów popełnionych przez Unię Europejską. Profesor Tomasz Grzegorz Grosy z Uniwersytetu Warszawskiego powiedział w Polskim Radiu 24, że głównym celem szczytu jest podkreślenie tego, co jest dla 27 państw wspólne. Ten szczyt szuka takich rozwiązań, takich spraw, być może drobnych, które nas łączą i unika tych tematów, które są kontrowersyjne. W związku z tym między innymi ten szczyt nie będzie się zajmować jakimiś poważnymi reformami Unii Europejskiej o charakterze ustrojowym, czyli tutaj ani nie będzie próby przyspieszenia integracji, czy to w centrum,
rzeczy o charakterze przejścia do federacji, ale też nie będzie zasadniczego wycofania się, tak? To, co jest postulatem między innymi Polaków i Węgrów. Według dr Jolanty Szymańskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w Bratysławie omówione zostaną konkretne rozwiązania związane między innymi z kryzysem migracyjnym. Europejska Straż Graniczna, która tak naprawdę już ostatecznie została zaakceptowana, ale dopiero ma być uruchomiona, to też wymaga przyspieszenia i ta pomoc dla Bułgarii to tak naprawdę jest przejaw właśnie tego. Czy relokacja zniknie? Ja bym jakby nie odrzucała tego tematu. Moim zdaniem kwestia relokacji czy przesiedleń, przyjmowania uchodźców ogólnie rzecz biorąc nie zniknie, ponieważ ona jest fundamentem umowy między Unią a Turcją, a słyszymy, że ta umowa ma być pogłębiana, realizowana. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, wskazała na naszej antenie, że Polsce powinno zależeć na silnej Unii Europejskiej. Po pierwsze, żeby utrzymać jednak tą 27-kę, jedność tej organizacji, bo to jest po prostu w polskim interesie. Spójna Unia, Unia silna, Unia, która jest szanowana na świecie i coś może w tym świecie zrobić, to jest również silna, szanowana Polska. Rozmowy i komentarze znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.polskieradio24.pl. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że postępowanie Rosji, która nie chce oddać wraku Tupolewa, budzi jego zdziwienie, gdyż ma negatywne konsekwencje dla samej Moskwy. Prezydent Duda podkreślił, że rozbity samolot jest własnością Polski. Fakt, że nie chce oddać tego wraku, powoduje najróżniejsze domysły, które nie są dla Rosji korzystne. W normalnych warunkach ktoś, kto nie ma nic do ukrycia, w takiej sytuacji własność innego państwa po prostu zwraca. Ja przypominam jeszcze raz, oczywiście samolot jest rosyjskiej produkcji. To był Tupolew. Natomiast był on polską własnością. Polska ten samolot kupiła, w związku z tym wrak także jest naszą własnością. No więc pojawia się i w naszej tutaj przestrzeni polskiej, w przestrzeni międzynarodowej zasadnicze pytanie, dlaczego Rosja od 6 lat nie chce tej własności polskiej zwrócić. Rosja konsekwentnie odmawia Polsce zwrotu wraku, twierdząc, że stanowi on dowód w śledztwie. 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką i 94 inne osoby lecące Tu-154M na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Raport Komisji Millera był pisany na rozkaz, ocenił w Polskim Radiu 24 profesor Wiesław Linienda. Członek podkomisji do zbadania katastrofy smoleńskiej podkreślał, że wczoraj podczas konferencji prasowej opinia publiczna miała okazję poznać kulisy powstawania tego raportu. Wczoraj dowiedzieliśmy się oficjalnie, myśmy trochę to wcześniej wiedzieli, że pan Miller po prostu nakazał swojej grupie ekspertów, żeby tak pracowali, żeby wynik był ustalony taki sam jak w Rosji. No to tak też pracowali. Jeżeli jest taki rozkaz, no to szczególnie wojskowi, którzy tam byli, przypuszczam, że na rozkaz potrafią na białe powiedzieć czarne. No i w tym wypadku po prostu zrobiono kopię. Może ta kopia została przysłana pocztą dyplomatyczną, tego nie wiem. No w każdym razie mamy to, co mamy. Wczoraj podkomisja do spraw zbadania katastrofy działająca przy Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego przedstawiła na konferencji prasowej pierwsze wyniki z tych prac. Stwierdziła, że z polskiej czarnej skrzynki wycięto około 3 sekund zapisu i wstawiono w to miejsce fragmentu zapisu z rosyjskiego rejestratora. Podkomisja uznała ponadto, że nie ma dowodów, iż generał Andrzej Błasik był w kabinie pilotów prezydenckiego samolotu w momencie katastrofy. Rząd kontroluje sytuację w spółkach Skarbu Państwa. Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński wystąpił do resortów, którym podlegają te spółki, o informacje w sprawie umów zawieranych przez nie w latach 2015-2016. Rzecznik rządu Rafał Bochenek wyjaśnił, że chodzi o to, by podmioty publiczne były przejrzyste i uczciwe. Pan minister Kamiński po ustaleniach z panią premier Beatą Szydło dzisiaj wystąpił do ministrów, którym podlegają spółki Skarbu Państwa o udostępnienie umów na obsługę promocyjną, prawniczą, jeszcze wiele innych takich umów, które zwiążą się z obsługą outsourcingową. Te umowy oczywiście będą analizowane. Ministrowie mają czas do końca września, aby zaprezentować te dokumenty i będziemy na pewno kontrolować takie państwa, działania. Proszę Państwa, garki normalnie skaczą same, kup robią, w Warszawie. Tutaj są wiadomości dnia od 13 do 14 z groszami, a oni nie chcą się przyznać do swojej wiary, bo nie chcą chodzić do swoich kościołów. Skąd wyszli? Powinni wrócić na mszę i tu nie dziadować słowem co, bo jak to co, to wiadomo, że jest baba dziad, albo że brak
brakociat, albo że brakociat to już wystarczy, no bo oni tutaj się oskarżają, no to wiadomo, że Warszawa jest moherowa, jest mydło i powidło i że na jednym człowieku wszystkie psy się wiesza, to przecież tacy są ludzie uniwersalni, jak Maryna Rodowicz w Sopocie śpiewała kolorowe jarmarki, mając bębny na swojej głowie zawieszone. Także proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. Ze służbami francuskimi, tak aby te działania były skuteczne tam na miejscu i aby nasi przewoźnicy mogli się czuć bezpiecznie. Ciężarówki są zatrzymywane w Calais przez nielegalnych imigrantów, którzy próbują się wedrzeć do środka. W ten sposób chcą się dostać do Wielkiej Brytanii. Zdaniem Jana Buczka ze Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych kierowcy są narażeni na duże niebezpieczeństwo. Z relacji kierowców wynika, że są często zatrzymywani przez uzbrojonych w kije lub pałki mężczyzn. Imigranci potrafią wyciągnąć kierowców z kabin. Dochodzi do przepychanek i szarpaniny. Jan Buczek alarmuje, że niektórzy kierowcy boją się jeździć przez Calais i rezygnują z pracy. 80 dni na morzu i przechwyconych około 300 nielegalnych imigrantów okręty Orle do Kościuszko wrócił do Gdyni z misji NATO, której celem było zapobieganie nielegalnej imigracji na Morzu Egejskim. Polska fregata rakietowa operowała w okolicach wyspy Lesbos. Naszym żołnierzom udało się wykryć około 300 osób płynących na prowizorycznych łodziach do Europy. Mówią dowódca ORP Kościuszko, komandor Maciej Matuszewski i inspektor marynarki wojennej, kontradmirał Mirosław Morder. Oni wyłącznie znajdowali się na takich jednostkach, które urągały wszelkim zasadom bezpieczeństwa. W dodatku były to jednostki takie, które u nas służą do żeglugi po jeziorze celem na przykład połowu ryb przez dwóch dżentelmenów, natomiast tam byli w stanie załadować na to około 60 osób. Na ręce dowódcy generalnego spłynęło pismo od dowódcy zespołu podkreślające profesjonalizm załogi, a przede wszystkim olbrzymie zaangażowanie w wykonywane zadania. Jesteśmy z tego niezmiernie zadowoleni, chociaż byłem przekonany, że jeśli technicznie okręt podoła, to załoga z pewnością zadania postawiona na sobą. Te kwiaty dla kogo? Dla mojego przyszłego męża. Strasznie wielkie szczęście, że wraca. Tęsknota była okropna. Strasznie, bo tata był na 3 miesiące. Uwag, które zostajemy w Gdyni. Przy nabrzeżu francuskim zacumowały 3 okręty NATO. Hiszpański Mendes Nones, z Portugalii Alvarez Cabral oraz niemiecki Ludwig Safer. To prawdziwa gratka dla fanów marynarki wojennej. W sobotę i niedzielę będzie można je zwiedzać, zapowiada kapitan Przemysław Płonecki z 3. flotylli okrętów w Gdyni. Są to okręty podobnej klasy co nasze jednostki, natomiast są to okręty troszeczkę bardziej nowoczesne, szczególnie tutaj hiszpańska fregata o pięknie brzmiącej nazwie Mendes Nunes, która jest okrętem flagowym stałego zespołu okrętów NATO Grupa Pierwsza. Myślę, że więcej reklamy nie potrzeba. Jest to wizyta robocza, natomiast tutaj sojusznicy bardzo chętnie otwierają swoje pokłady dla naszych mieszkańców. Okręty zostaną udostępnione do zwiedzania w sobotę i niedzielę w godzinach 10.12 oraz 15.17. Sumują przy nabrzeżu francuskim. Od czasu wejścia w życie porozumienia o zawieszeniu broni, bojówkarze w Donbasie złamali je kilkadziesiąt razy. Wstrzymanie ognia miało obowiązywać od północy 15 września. Zapowiadali je między innymi sami separatyści. W ciągu ostatniej doby, a więc w czasie, w którym powinno było obowiązywać wstrzymanie ognia, bojówkarze dokonali 30 ostrzałów w pozycji ukraińskiej armii. Informuje o tym sztab operacji antyterrorystycznej. Prorosyjscy separatyści atakowali na donieckim, ługańskim i mariupolskim odcinkach frontu. Używali broni strzeleckiej, w tym snajperskiej, granatników, ale też moździerzy kalibru 120 mm. Bojówkarze atakowali mimo zawieszenia broni, które ogłosili sami przywódcy separatystycznych, tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Wstrzymanie ognia anonsował też przebywający przedwczoraj w Kijowie szef niemieckiej dyplomacji Frank-Walter Steinmeier. Miało ono być początkiem nowej odsłony procesu pokojowego, między innymi wycofania uzbrojenia z 3 pilotażowych stref w Donbasie. Z Lwowa Paweł Puszko, Polskie Radio. Białoruskie KGB potwierdziło, że na wolność wyszedł jeden z najbardziej znanych biznesmenów, Jurij Czyż. Spędził w areszcie pół roku. Był oskarżony o wyrządzenie szkody dla budżetu państwa na sumę 12 milionów dolarów. Z informacji przekazanej przez białoruskie KGB wynika, że biznesmen przyznał się do winy i zrekompensował straty wyrządzone państwu. Przed aresztowaniem Jurij Czyż był uważany za jednego z najbardziej zaufanych biznesmenów prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Kilka dni temu przywódca Białorusi powiedział,
powiedział, że jest informowany o przebiegu śledztwa. Jurij Czyż przez lata był zaliczany do najbogatszych ludzi na Białorusi. Handlował paliwami, budował domy, centra handlowe i restauracje. Urodził się w wielodzietnej chłopskiej rodzinie we wsi Sobole pod Brześciem. W ramach sankcji nałożonych przez Zachód na władze Białorusi za łamanie praw człowieka zarówno Czyż, jak i jego firma trafiły na czarną listę Unii Europejskiej za powiązania z obozem rządzącym. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Rosjanie są dumni ze swojej historii i kultury. Tak wynika z sondażu Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Publicznej. Wśród najpopularniejszych polityków na czołowych miejscach znaleźli się Władimir Putin i Siergiej Ławrow. Aż 90% Rosjan jest dumnych ze swojej historii, kultury, nauki i armii. Ponad 70% wskazuje jeszcze na osiągnięcia sportowe i pozycje Rosji na arenie międzynarodowej. Uczestnicy sondażu pytani o najważniejsze wydarzenia w ostatnim 15-leciu, które napawają ich dumą, znacznie różnili się w ocenach. Tylko 14% wskazało na aneksję Krymu, a 12% na olimpiadę w Soczi. Wymieniając najdostojniejszych żyjących rodaków, 25% Rosjan uznało, iż jest to Władimir Putin. Na kolejnych miejscach znaleźli się szef MSZ Siergiej Ławrow i minister obrony Siergiej Szojgu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chińscy astronauci przygotowują się do lotu na eksperymentalną stację kosmiczną. Pionierska misja ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Ta eksperymentalna stacja Tiangong-2 została wystrzelona wczoraj z bazy na pustyni Gobi i jest już na orbicie okołoziemskiej. Ma 15 metrów długości, jest więc znacznie mniejsza niż międzynarodowa stacja kosmiczna, ale chińscy eksperci zapewniają, że można ją rozbudować i będzie można na niej mieszkać. Dwóch astronautów ma na nią polecieć w październiku. Władze w Pekinie chcą, by Tiangong-2 za kilka lat miała stałą załogę na pokładzie. Eksperci podkreślają, że dla Chin podbój kosmosu jest jednym z priorytetów. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Prognoza pogody. Dziś na ogół ciepło i pogodnie. Tylko na zachodzie i północy Polski miejscami pochmurno. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do 28 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. W myśl technologicznie zaplanuj twój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. W ramach Instytutu Zdrowych Chin zapytaliśmy o przewlekłą niewydolność żylną. Stosowałam różne leki, ale problem się nasila. Na moje żylaki i ból nóg prawie nic nie pomaga. Dlatego stworzyliśmy Dopenox, silny lek, który zmniejsza nadmierną lepkość krwi i działa przeciwzakrzepowo. Wybierz silny Dopenox lub najsilniejszy Dopenox Forte. Teraz bez recepty. Dopenox 250 i Dopenox Forte 500 mg kalcium do Besilate. Tabletki powlekane. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki preparatu PPF Haskolek SA. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem filet z indyka niech kosztuje tylko 16,99 za kilogram, a ser leśniowy... Nie, ona tam powiedziała, że tam jak ona jest po drodze, sobie chce rozełatwić. Przecież wiadomo, że Warszawa jest wielka i nas po 25 groszy i nie po 50. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Ja to znam po 4 groszy. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto. Polska. 2 miesiące lata, a potem plucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przewlebienie, bóle w kościach. No, tylko patrzeć jak się zacznie. Zamiast narzekać, sięgnij po Molekin D3 Forte. Zadbaj o odporność, zdrowe zęby i mocne kości. Molekin to najwyższa zalecana przez ekspertów ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. To była reklama. Jest piątek, 16 dzień września. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, witam i zapraszam do 17. Polskie Radio 24. Rozpoczyna się. Proszę Państwa, proszę słuchać radia naszego. Sportu.
To KFM Euro, Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. I tutaj wszystko z tego wynika. Co tu w tej Warszawie jest, proszę Państwa? Że tak, dwa bieguny mamy na Starówce. Jedna to jest ta żebracznica świętojańska, 5 biblioteka publiczna i tam na przykład klub księgarza. I tu stare dziady, i tu stare dziady. Czyli, że tak, na świętojańskiej bibliotece podchodzi babka i chce, żeby czapeczki zdjąć, żeby ktoś na przykład zdjął czapeczkę, bo tu kościół po drugiej stronie. No to przepraszam bardzo, to biblioteka publiczna nie jest kościół. No to przepraszam bardzo, to ten klub księgarza też nie jest kościół katolicki. Same mohery przychodzą, proszę Państwa, ale pomimo, że nie jest kościół katolicki, to im i tak się wydaje, że to jest kościół katolicki, to więc one chodzą wszędzie z tymi krzyżami, z różańcami. No to proszę bardzo, wszędzie można przysiąść, prawda? Nawet dzisiaj na bruku, czy to wczoraj, gdzieś tu na bruku ktoś leżał, gdzie to było i się opalał. A no właśnie, na Starówce. To znaczy, poza istniejącymi formami komunikacji, takimi jak transport kierowy, kolejowy, autobusowy, czy też transport indywidualny, samochodowy, w grę wchodzi nowa forma transportu, czyli podwożenie osób w kierunku, w którym się udajemy. Z punktu widzenia ekologii jest to rozwiązanie interesujące, ponieważ maleje nam ruch na drogach, bo taka osoba nie korzysta z własnego środka lokomocji. Zabieramy ze sobą kilku pasażerów do samochodu. Zmniejsza się też zużycie paliwa, bo osoba, która miałaby się wybrać w podróż indywidualnie samochodem, nie korzysta z tego samochodu, bo jedzie z kimś. Zmniejsza się ruch na drogach, zmniejsza się zanieczyszczenie. Warszawa jest stara, coś te mury, to niektóre mają po 600 lat. Jak Państwo pójdą do Prochowni na Boleści 2, do tego teatru, tam jest galeria. Swego czasu odbywały się wspaniałe wernisaże, oj, bardzo bogate i bardzo gościnni są. To tam jest taki jeden mur, to się patrzy w kierunku Wisły, to ma 600 lat. Osoby, której nie znamy, jest to osoba, no niestety, Warszawa stara, stara Europa, stara wiara, stary papież, stary tramwaj, stare wszystko, stary tramwaj. W Polsce do tej pory nie spotkaliśmy się z jakimiś... Jak Państwo pojadą na Ząbkowską, możecie Państwo sprawdzić tory. Tu jeździł kiedyś tramwaj i on się spóźniał od lat. Ale to jest w tej pieśni o Rysi, że ten tramwaj spóźniał się od lat. Wynika, że na świecie taki problem występował w niektórych miastach. Ale jest mnóstwo zwolenników, którzy mówią... Ja lubię Warszawę, piątek, sobota i niedziela, ale okazuje się, że ten piątek, sobota i niedziela się zaczyna już w czwartek, sobota i niedziela. Same plusy. Tak, tylko weźmy pod uwagę, że ci kierowcy nie posiadają licencji. Oni nie mogą wykonywać tego jako działalności gospodarczej. W przypadku przewoźnika licencjonowanego mamy pewność, że jest to... Tu jedna będzie musiała chodzić do kościoła, bo ona myślała, że ją, ona uniknie kościoła. No niestety, wychowana w klimacie kościelnym, to przecież nawet, ja wiem, co tam jest takiego ciekawego ze sztuki, na przykład. No, Matka Boska z pióropuszami, proszę bardzo. Tak więc jest to na pewno. Te pióropusze są ostre, wszystko jest ostre, spiczaste. Niech Państwo czytają na ten temat, dużo jest. Ja myślę, że najlepiej do internetu zajrzeć, bo proszę Państwa, pogańskie pochodzenie tego pióropusza, aureoli, nimbu, tudzież rydwanu, takiego dywanu, na którym tam to spuszcza się po niebie, lata Jezus Chrystus, to są dodatki. Oczywiście, że to są dodatki pogańskie dla upiększenia, poprawienia po Bogu, ale wyszło na to, że oni powyrzucali Jahwę, prawa przykazania Boże, to co ważne, a głupoty na wierzchu. I na tym groby pobierane polegają. Lepiej znać prawdę, co ciebie czeka, człowiecze, że człowiek umiera i nic nie wie, nie czuje, niż tam wciskać strachy na lachy piekło średniowieczne. Które się mieszczą w liczbach rzędu kilkuset miejsc, dostępnych w każdej chwili. Więc ta forma podróżowania cały czas robi się coraz bardziej popularna, bo przynosi korzyści wszystkim stronom tej wymiany. To jest tak, że każdy z nas może zostać takim kierowcą podwożącym, czy powinniśmy się jednak zastanowić przed zalogowaniem na taki pociąg? Zależy od nas samych, jeżeli chcemy różne to i tam jest ta wystawka na dolnym poziomie, możesz zobaczyć. Samą, na przykład możesz na nabrać ołów, ale także, żeby jakieś koszty związane z tą podróżą się zwróciły. Myśmy kurczaczkiem tam się nabawiły, różnych takich rzeczy nabrały. Zgodnie z definicją carpoolingowych, zgodnie z portalami, ale społecznościowymi ulega pewnym opłatom, więc to nie jest tak, że każdy
gdy podwozi kogoś za darmo, liczy także na nawiązkę finansową, która pozwoli mu zwrócić koszty paliwa. A jeśli chodzi o własną ocenę umiejętności? No, autobiekcja nigdy nie do końca jest obiektywna, dlatego jest ten system oceny kierowców, którzy są zalogowani, i pasażerowie, którzy korzystają z usługi danego kierowcy, oceniają go w sposób subiektywny, zakładam. No i ilość tych subiektywnych ocen wpływa na to, jaka jest końcowa nota tego kierowcy. Czy jest dobrze postrzegany i jest dobrym kierowcą według na przykład terminologii carpoolingowej, czy jest zły, nie warto się zatrzymać. Ale to znaczy, że dostajemy prawo jazdy i od razu musimy zabierać kogoś ze sobą, czy jednak to jakąś odpowiedzialność powinniśmy mieć? Zależy od platformy, z której korzystamy, jeśli chodzi o te popularne platformy społecznościowe, bo tam nie ma obostrzeń, jeśli chodzi o staż kierowcy, dlatego dobrze, żeby ten kierowca sam z siebie nabrał prawo w prowadzeniu samochodu, a dopiero potem próbował zabierać innych pasażerów ze sobą, no tak, żeby nie było strachu ze strony tych pasażerów, że kierowca, który wiezie ich nieodpowiedzialnie. Jak oceniać tych kierowców? Powinniśmy się zachować neutralnie, najlepiej jak potrafimy, zgodnie z zasadami savoir vivre, a wiadomo, że każda ocena dotycząca podróżowania samochodem jest subiektywna, dlatego najlepiej wybierać tych kierowców, którzy spełniają nasze wymagania już na początku eliminacji. Jeżeli chcemy podróżować z kimś, kto, jeżeli na przykład palimy papierosy, to wybieramy sobie takiego kierowcę, który pozwoli nam dla nas na ten komfort. Jeżeli chcemy przewozić zwierzęta, to także wybieramy kierowcę, który dopuszcza taką możliwość, więc wybieramy na zasadach subiektywnych, a szeroki spektrum kierowców, które dostępne jest na platformach społecznościowych, nam to ułatwia. Czy zdarzyło Ci się korzystać z carpoolingu? Owszem, zdarzyło mi się i to nieraz. Nie bałeś się? Jak wrażenie? Nie bałem się, ponieważ ciężko bać się innych ludzi, a może za pierwszym razem trochę miałem stres, ale później już łatwiej mi to przychodziło, ponieważ ludzie są bardzo życzliwi na ogół i rozmowni, więc podróż całkiem dobrze leci. Ale nie boisz się na przykład, że to będzie zły kierowca, że nie wiesz, z kim jedziesz, nie wiesz tak naprawdę, gdzie cię wyprowadzi, taki normalny strach ludzki? No jeszcze mi się to nie zdarzyło, więc jakoś tak mi to nie przychodzi na myśl, no, ale raczej się nie boję, bo to jest bardzo małe prawdopodobieństwo do czegoś takiego. Zazwyczaj to są ludzie, którzy przewożą innych za różnymi ofertami, są w miarę zaufani. Oczywiście, że się bał. Nie ma czegoś takiego, że nie ma strachu. Nie wiesz na kogo trafisz, nie wiesz, kto będzie prowadził. Nigdy nie znasz reakcji człowieka. Jest zawsze strach, także tutaj ryzyko istnieje. Natomiast są oceny na stronce i jest również dokładnie jaki samochód, jaki kierowca, ile lat, skąd, dokąd. Także tutaj bez problemu można wszystko sprawdzić, jest w miarę bezpieczne. Jakoś nigdy nie czułam się zagrożona. Zawsze ci ludzie sprawiali taką atmosferę przyjazną, sympatyczną, także czułam się z nimi bezpiecznie. Często jest tak, że zastanawiamy się, czy wsiąść z kimś obcym do samochodu, czy tutaj jest jakaś możliwość sprawdzenia kierowcy. To ciekawe pytanie. Właśnie opublikowaliśmy globalnie wyniki badania zaufania. Przepytaliśmy w 11 krajach 18 tysięcy osób i okazuje się, że użytkownicy naszego serwisu, którzy mają w pełni uzupełnione profile, jest tam zdjęcie profilowe, mini biografia, oceny innych użytkowników, oni mają poziom zaufania od strony innych użytkowników wyższy niż zaufanie, które żywimy na przykład do sąsiadów albo współpracowników z miejsca pracy. Natomiast jest to poziom zaufania niemal tak wysoki, jak jeżeli żywimy wobec przyjaciół czy rodziny. Więc w naszym serwisie zdajemy sobie sprawę z tego, że żeby zdecydować się na wspólną podróż z osobą, której wcześniej nie spotkaliśmy, chcielibyśmy o tej osobie jak najwięcej wiedzieć. Dzięki tym rozbudowanym profilom budujemy poczucie, że jedziemy z osobą, która już jest przez społeczność sprawdzona i dzięki temu taka forma podróżowania jest bezpieczna. Ale policja ostrzega, mówi, że mamy wykwalifikowanych kierowców i lepiej może z nimi jeździć niż z takimi niewykwalifikowanymi. No ale przecież na co dzień masę ludzi jeździ prywatnymi samochodami i są to równie dobrzy kierowcy jak tacy profesjonalni. Myślę też, że przecież wszyscy znają z dawnych lat taką formę podróżowania zwaną autostopem, więc dzisiaj można powiedzieć, że trochę odwołujemy się do tamtej tradycji. Tym, że oczywiście przewaga wspólnych przejazdów jest taka, że właśnie na przykład nie są te przejazdy anonimowe, tylko o innych użytkownikach możemy dowiedzieć się bardzo dużo z profesjonalnych. Co jeśli już skorzystamy z takiego przejazdu i zdarzy się wypadek? W przypadku korporacji taksówkowej oczywiście korporacja jest ubezpieczona. W przypadku
prywatnego przewoźnika, który jest quasi-taksówkarzem, nie mamy takiej pewności. Często tylko i wyłącznie będzie ubezpieczony pojazd w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Natomiast możemy mieć problem z uzyskaniem jakiegoś dodatkowego ubezpieczenia, chociażby następstw nieszczęśliwych wypadków. Ale często takie serwisy określa też się mianem autostopowych, płatnych autostopowych przejazdów. Autostop w Polsce, z tego co mi wiadomo, nie jest zabroniony. W takim razie możemy... Także same takie niespodzianki w Warszawie, wiecie Państwo, jak to w tej żebracznicy wielkiej 3-milionowej, tramwaje w poprzek, autobusy w poprzek, biblioteka na przykład wczoraj była zamknięta, to dzisiaj ja pytałam się tego ochroniarza, czy otwarta jutro, czyli dzisiaj nawet nie pamiętam, co on, proszę Państwa, powiedział, bo takie zamieszanie jest, że no, wszyscy udają, że pracują, ale wie Pan, wiecie Państwo, no, dziadostwo. Jest takie, myślę, intuicyjne poczucie, że w momencie, kiedy kierowca jedzie z pasażerami, czuje większą odpowiedzialność za to, w jaki sposób jedzie, bo chce też zadbać o ich bezpieczeństwo. My w zeszłym roku przeprowadziliśmy takie badanie, które wykazało, że kierowcy podróżując z pasażerami w 75% deklarują, że mając pasażerów w samochodzie, bardziej zwracają uwagę na znaki drogowe i na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Z kolei 84% kierowców deklaruje, że mając pasażerów w samochodzie, są bardziej czujni i mniejsze jest ryzyko, że na przykład zasną podczas długiej podróży. Więc poza tym, że dzięki wspólnym przejazdom można oszczędnie podróżować, to także ma to bardzo pozytywny wpływ na bezpieczeństwo drogowe. Często pojawia się pytanie, czy taka forma przejazdów jest do końca legalna? Jak najbardziej tak. Można to porównać do sytuacji, kiedy przykładowo wybieram się w jakąś dłuższą podróż i spotkam znajomego albo sąsiada i mówimy o tym, że jadę do Gdańska i okazuje się, że ta osoba też chce się zabrać i wtedy jedziemy razem i ta osoba mogłaby na przykład się dorzucić też do paliwa. Bardzo często ludzie tak podróżują, młodzi ludzie się tak zrzucają, na przykład jadąc, nie wiem, na uczelnię albo na festiwal. W naszym serwisie nie wolno prowadzić działalności komercyjnej. To działa w ten sposób, że kierowca jadąc gdzieś w swoim zaplanowanym celu ogłasza na tablicy ogłoszeń, że chętnie zabierze jakąś osobę przy okazji swojej zaplanowanej podróży. Nie działa więc tutaj na zlecenie pasażera i nie może osiągać zarobku, o co bardzo dbamy i jest to też jasno określone w regulaminie. To odróżnia nas od innych serwisów, gdzie kierowcy prowadzą działalność zarobkową. Oni wyjeżdżają na miasto albo w trasę po to, żeby na zlecenie pasażerów zawieźć ich z punktu A do punktu B i realizują na tym zysk. To jest zasadnicza różnica. O carpooling pytała Paulina Kozioł. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zbliża się 14:30. Autopromocja. Polskie Radio 24. Każda decyzja podejmowana w instytucjach Unii Europejskiej ma przełożenie na nasze codzienne życie. W Euronecie Plus trzymamy rękę na unijnym pulsie. W każdy piątek od godziny 23:10 w audycji Panorama Europejska w Polskim Radiu 24. Autopromocja. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Jest 14:30. Minister edukacji Anna Zalewska przedstawiła projekt ustawy o zmianach w oświacie. W serwisie też o trwającym w Bratysławie nieformalnym szczycie Unii Europejskiej. Na koniec o cenach paliw na stacjach, które ustabilizowały się. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Calińska-Czaniecka zapraszam. Będą 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika. Szkoły branżowe zamiast zawodowych. Minister edukacji przedstawia projekt ustawy o zmianach w oświacie. Po raz pierwszy weryfikujemy prawie 100 razy zmienianą ustawę o systemie oświaty, powiedziała Anna Zalewska. Chcemy docelowo zmienić tę ustawę, tak żeby była przejrzysta i czytelna, żeby łatwiej było ją stosować. Chcemy zbudować szkołę, która będzie odpowiadać za ucznia, za jakość kształcenia, za wychowanie, za rozwój indywidualny. Chcemy zadbać o nauczyciela, by miał satysfakcję, by czuł wsparcie, nie tylko finansowe, ale również zawodowe. Chcemy wesprzeć w wychowaniu rodziców. Chcemy stworzyć przez następnych długich wiele lat szkołę nowoczesną,
z szerokopasmowym internetem, z aktywnymi tablicami, gdzie uczeń będzie rzeczywiście przygotowany do studiowania, gdzie będzie przygotowany do pracy. Jak podkreśliła Anna Zalewska, reforma jest przemyślana, odpowiedzialna i rozłożona na wiele lat. Najpierw na zamku, teraz na statku. Rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej. W Bratysławie trwa nieformalny szczyt wspólnoty. Prezydenci i premierzy 27 państw członkowskich bez Wielkiej Brytanii zastanawiają się nad kondycją zjednoczonej Europy po czerwcowym referendum na Wyspach. Oczekiwania są spore, ale teraz w luźniejszej atmosferze. Podczas rejsu statkiem po Dunaju przywódcy rozmawiają, co dalej z Unią. Ostatnio będąc w Polsce na konsultacjach u premier Beaty Szydło, szef Rady Europejskiej, Donald Tusk przekonywał, że najważniejsze jest, aby Warszawa nie dołączyła do tych, którzy chcą zachwiać europejskim statkiem. Ale Rafał Bochenek, rzecznik polskiego rządu tu w Bratysławie, przekonywał, że piłka w politycznej grze jest po stronie Donalda Tuska. Ma wreszcie szansę się sprawdzić, ponieważ dotychczas nie do końca jest skutecznym politykiem europejskim. To właśnie on firmuje tę zmianę, którą należy wiązać z Brexitem. Powinien dążyć do tego, aby dochodziło do jak największej ilości kompromisów. Z kolei kanclerz Niemiec Angela Merkel twierdzi, że Unia po Brexicie musi działać szybko. Jesteśmy w krytycznej sytuacji. Musimy pokazać naszymi działaniami, że możemy być lepsi w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego oraz walki z terroryzmem. Czasu do rozmów jest niewiele. Szczyt jest jednodniowy i zakończy się dziś wczesnym wieczorem. Bratysława, Tomasz Majka, Polskie Radio. Rośnie zatrudnienie i wynagrodzenie w przedsiębiorstwach, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W sierpniu przeciętne wynagrodzenie w firmach wyniosło 4212 zł 56 groszy brutto, czyli było o 4,7% wyższe niż przed rokiem o tej samej porze. W poprzednim miesiącu w firmach pracowało ponad 5 760 000 osób. To o 3,1% więcej niż w analogicznym czasie 2015 roku. Dane GUS dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 pracowników. Ceny paliw na stacjach ustabilizowały się. Po chwilowej podwyżce pod koniec sierpnia wrzesień przyniósł uspokojenie sytuacji. Paweł Zywert z łódzkiego biura maklerskiego Reflex powiedział, że średnio za benzynę i olej napędowy trzeba płacić tyle, ile przed tygodniem. Również stabilne na poziomie 1,88 zł pozostają ceny autogazu. Póki co wszystko wskazuje na to, że druga połowa września nie powinna przynieść większych zmian cen i w dalszym ciągu poziom średni cen na krajowych stacjach powinien być bardzo zbliżony. Zmienność cen w tej chwili jest mniejsza. Paweł Zywert wskazywał, że za część paliw w dalszym ciągu trzeba płacić mniej niż przed rokiem. Za benzynę 95-oktanową płacimy 15 groszy na litrze mniej niż przed rokiem. Olej napędowy jest tańszy około 6 groszy na litrze, natomiast 5 groszy na litrze więcej płacimy za litr autogazu. Obecnie średnio za litr benzyny TD95 trzeba płacić 4,44 zł. Za litr oleju napędowego 4,26 zł, a za litr autogazu 1,88 zł. Prognoza pogody. Dziś na ogół ciepło i pogodnie. Temperatura od 20 do 28 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 15. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A tymczasem na zegarze 14:35. Gość Polskiego Radia 24. W naszym studiu Dominik Owczarek, Instytut Spraw Publicznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Skupimy się przez moment na sytuacji czteroosobowej rodziny z Nysy, o której głośno było przed kilkoma dniami. Przypomnijmy, czteroosobowa rodzina pomieszkiwała przez dłuższy czas w samochodzie. Sytuacja rodziny może się poprawić, bo w sprawę zaangażowały się instytucje gminne i powiatowe, oferując pomoc. Ze sprawozdania kuratora wynika, że na pomoc rodzinie ruszył Nyski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które kompleksowo zajęły się sytuacją. Sytuacja dość niecodzienna, trzeba przyznać. No rzeczywiście to prawda, to jest dosyć kryzysowa sytuacja, która polega na tym, że cała rodzina mieszka w samochodzie, tak? Jest to pewna forma bezdomności jednak mimo wszystko. Tak to trzeba by było interpretować. I w tym momencie włączają się między innymi
instytucje gminne i powiatowe, to jest ich obowiązek, czy to jest ich dobra wola? Jak to jest uregulowane prawnie? No jest to ich obowiązek, oczywiście. Jest zapisane ustawowo, że samorząd gminny odpowiada za sytuacje takie właśnie jak ta, czyli sytuacje bezdomności. Samorząd przy pomocy swoich jednostek podległych, czyli właśnie ośrodka pomocy społecznej, czy na poziomie powiatu, centrum pomocy rodzinie, jest zobowiązany do świadczenia usług w tego rodzaju przypadkach. Natomiast trzeba sobie też zdawać sprawę z tego, że ta pomoc nie polega na tym, żeby z automatu takiej rodzinie przyznać mieszkanie komunalne. Niestety w dalszym ciągu nie dysponujemy, w zasadzie socjalne, przepraszam, nie dysponujemy odpowiednimi zasobami do tego, żeby realizować potrzeby wszystkich osób bezdomnych. Pewnie w pierwszej kolejności jest to pomoc polegająca na zapewnieniu dachu nad głową w postaci noclegowni lub jakiegoś schronienia czasowego, nie trwałego, tylko czasowego. Być może, jeśli tutaj problemem jest żywność, to również dokarmianie całej rodziny. Tak? A jeżeli sytuacja dotyczy właśnie rodziny, czyli dwójki osób dorosłych i dwójki dzieci w tym wypadku, wszyscy trafiają do noclegowni, to się może zdarzyć? Tak, to się może zdarzyć. I tak naprawdę to nie są też bardzo, bardzo rzadkie przypadki. Oczywiście najczęściej osoby bezdomne to jednak mimo wszystko są osoby samotne, ale kiedy rodzina jest eksmitowana na przykład, to przez pewien czas może rzeczywiście znaleźć się, no, mówiąc kolokwialnie, na bruku. Tak? Jeśli jedyne, czym dysponuje, to jest samochód, no to w pierwszej kolejności oczywiście przenosi się do samochodu. Być może tutaj można liczyć na jakąś pomoc rodziny, ale to też nie jest żadna gwarancja. W każdym razie ta odpowiedzialność za zapewnienie sobie dach nad głową w pierwszej kolejności niestety spada na samą tę rodzinę. Ale instytucje lokalne, instytucje pomocy społecznej są do tego powołane, żeby pomagać, wspierać takie rodziny i też dysponuje pewnymi instrumentami w tym celu, takimi jak właśnie noclegownie. Szczegółów tej sprawy, kontekstu tej sprawy nie znamy, ale pomysł, żeby próbować przetrwać w samochodzie całą rodziną, wydaje się pomysłem bardzo desperackim. Dlaczego ta rodzina nie zwróciła się do instytucji gminnych czy samorządowych o pomoc? Co może blokować tego rodzaju w tego rodzaju sytuacjach? Jest to rzeczywiście dosyć skrajna sytuacja i nie wiemy do końca, jakie tutaj są powody za tym, jakie tutaj są motywacje, ale można też domniemywać, dlaczego taka rodzina nie zgłosiła się w pierwszej kolejności po pomoc na jakimś wcześniejszym etapie, na takim etapie, który pozwoliłby uniknąć takiej krytycznej sytuacji. No i jakby tutaj ten jednym z głównych powodów, jaki często się wymienia, to jest poczucie wstydu, że no, rodzina nie jest na tyle zdolna do tego, żeby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, w tym mieszkaniowe. Tak? No, głównie pewnie to jest związane z problemami ekonomicznymi, jeśli nie jesteśmy w stanie zapłacić za czynsz, czy tak wynająć mieszkania. Wiem, że nie mamy w Polsce mieszkań na wynajem, mamy przede wszystkim mieszkania, które są oferowane no, na tak zwanym rynku komercyjnym i te ceny najmu są rzeczywiście bardzo wysokie. Ta kwestia wstydu tutaj rzeczywiście jest bardzo istotna i spora część osób niezamożnych lub takich, które doświadczają innej formy wykluczenia społecznego, często nie zwracają się do instytucji publicznych, mimo że są do tego uprawnione, mogą to robić i państwo polskie czy lokalne organizacje, lokalne instytucje dysponują zasobami, żeby pomóc takim rodzinom. Czyli w tym kontekście wstyd nie jest wyjątkiem? Powiedziałbym, że jest niemal regułą, chociaż oczywiście bardzo często w doniesieniach różnego rodzaju słyszymy o tym, że poszczególne osoby, czy nawet całe rodziny nadwyrężają system pomocy społecznej i korzystają z premedytacją z zasiłków społecznych. Mówi się często też, ukuło się takie pojęcie profesorowie biedy. To są tacy, którzy doskonale wiedzą, gdzie można dostać jaki zasiłek, w jakim terminie, doskonale znają przepisy prawa, są w tym doskonale obeznani i korzystają z tego, ale
ale raczej takie przypadki to nie jest dominująca grupa. Jednak mimo wszystko ten czynnik wstydu, tej stygmatyzacji społecznej jest czymś, co jest jedną z głównych barier, która decyduje o tym, dlaczego ludzie nie zwracają się o pomoc. Jeden z przykładów jest choćby to, że dodatek mieszkaniowy jest jednym z instrumentów polityki społecznej. Jest pobierany tylko przez część tych osób, które są uprawnione do tego, żeby go otrzymywać. I jednym właśnie z argumentów tutaj jest choćby to, że procedura otrzymania tego zasiłku, dodatku mieszkaniowego, polega na tym, że należy uzyskać podpis od zarządcy wspólnoty czy spółdzielni, który potwierdza to, że dana rodzina mieszka w danym miejscu i może doświadczać problemów z pokryciem czynszu. Czyli to nie jest niewiedza, tylko jednak wstyd, jakaś blokada, że źle nam się powodzi, to źle o nas świadczy przy okazji. Powiedziałbym, że rzeczywiście wstyd jest takim, jest czymś, co niemal zawsze towarzyszy osobom biednym w momencie, kiedy zwracają się o pomoc. Jeśli chodzi o wiedzę, to raczej powiedziałbym, że świadomość tego, że można się zwrócić do właściwych instytucji, istnieje w polskim społeczeństwie, również właśnie w grupach osób wykluczonych społecznie. Natomiast miałbym pewne wątpliwości na temat tego, czy poszczególne osoby wiedzą, jakie są konkretne instrumenty wsparcia, czego konkretnie mogą się domagać od tych instytucji. Proszę Państwa, ja czuję lata, oni tutują Kościół wszędzie, że są wszędzie w Kościele. Ja mówię Kościół, Państwo zobaczą, to też edukacja dość dobra dla nich, bo oni ciągle myśleli, że Kościół to czerwone cegły, a przecież już kiedyś ksiądz nawet mówił, proszę bracia, Kościół to nie są czerwone cegły. No i my dopiero ci święci świadkowie tłumaczą tu jak krowie na rowie, jak chłopu na miedzy, że Kościół, eklezja, greckie słowo, hebrajski kachal, to jest zbór ludzi zgromadzeni. To oni na stadiony wyszli, ci moherowi, bo przecież świadkowie Jehowy byli na stadionach, swoje zrobili, pojechali do Anglii, Ameryki, Białystok i tutaj już w Warszawie nie ma ani świadków Jehowy, ani mormonów, ani ewangelii, a te mohery dokuczają. Mohery podskakują tylko. I to chytrze tak ten sąd też przeskoczył z tematu czas na temat 5-10 zł, nie wiedząc, że i tutaj za to można nie płacić, to się dowiedział, szybko przeskoczył. Także proszę Państwa, jak kła szachrajka, jak pluskwy, też skaczą, bo krew wypijają i skaczą. Także widzicie Państwo. A tu ta elitka biegała dzisiaj po mieście, widziałam. A to trzeba skakać im, to trzeba im skakać. Przed 89 rokiem